Dzień dobry, witam szybko Państwa w kolejnym odcinku. Hakamada też Was wita od drugiej strony. A tu ja jestem z Wilberem. Idziemy sobie dzisiaj z konikami do góry. Wilber, nie tam. To już zapamiętam, bo tam szliśmy ostatnio. Tam Karolus prowadzi Hakamadę spokojnie. Idziemy sobie do góry, coś porobimy. Nie konie? Wilber. Z tobą coś porobimy, co? Czy jesteś chętny? O, widzicie, wyprałam kantary świeżutkie, nowe, wyprane z Ferwolu. Jak to się mówi. I oczywiście Wilber znowu maskę zgubił. Ja już nie mam sił. Ale za to Hakamada nie zgubiła, więc okej. Okay. Hakamada najbardziej się wkurza, jak nie ma maski. Tadam! Mamy prawie takie same koszulki. Z tego, że kiedyś z dziecka oglądaliśmy sobie takie seriale na Cartoon Network. Tutaj Karol jest Dexterem, a ja mam atomówki. Takie bardzo fajne koszulki. W końcu coś innego, nie? Taki. No na to idzie, o! A jeszcze Wam zrelacjonuję, proszę bardzo, Hakamada w podkowach, jak śmiga. To już ponad dwa tygodnie, coś takiego. Nie pamiętam, ile dokładnie ma te podkowy, ale do tej pory jej nie zdjęła, także tfu, nic nie mówię, żeby nie było. I powiem Wam, że naprawdę fajnie się chodzi, zresztą go zobaczcie. Ciśnie niczym torpeda. Taki ty możesz iść na wystawę z tym swoim ogonem w sumie. No ma taki długi ogon. Patrzcie to. Prawie do ziemi, ale ja cały czas jej podcinam ten ogon i cały czas jej rośnie. Hit. Ty też, Wilber, tylko ty tam u góry sobie wytarłeś wcześniej. To musi się odrosnąć. O, o, no, no, no. No. Super. Nagramy, jak pięknie Wilbuś idzie. Cudownie, a Kamada też pięknie idzie. Ty, a co ty? Pies tropiący jesteś, a nie koń tropiący, tak? Co chwili? Co ty, Wilber? To jest asfalt. Aha, jakiś piesek. Uwaga, piesek, Wilbuś, kogo nie kopnij. Bo to nie wiadomo. Zakłada, o, trawa, trawa, to idziemy. A, ale mi się tam nie gryź, proszę. O, o, tak. No brat siostrą normalnie. Patrz na pieska. Słodziutki. Słodziutki psinek, a to jest chyba ona. Ona ma taką buźkę i tak wygląda w tym słoneczku. W tej bramie. Taki stróż. Ale dobrze, że nie szczeka. Ona w szoku jest. Kto to idzie? Takie wielkie psy idą. I krowa. Wielkie psy i krowa, nie? Utarliśmy. I tutaj w chłodek jest taki w końcu. Poszliśmy tyle czasu przez słońce. Wilber, nie. O, nie. A ty już napalony jesteś, tak? Zrób smajla. Pokaż widzom, jak umiesz ładnie smajla robić. Tutaj. Tu, hop. Pięknie, proszę. Szokocytrone. Zapraszam po myjnie. Pojazd, ale trzymaj ten pojazd. Tylko żeby ten pojazd się nie ruszał. To jest właśnie to. Nie, on ładnie stoi, jak już zaczaję, o co chodzi, proszę. Nie, on go puścić. Bo on musi po prostu najpierw ogarnąć, że lejemy go wodą, nie? Jak to było raz tak gorąco bardzo, to on po prostu stał sobie bez niczego, nie? A ja po prostu podlewałam coś robiłam. Nie miałam zamiaru w ogóle go lać, nie? On sam podszedł i chciał... Oblewać. No, oblewać? Lać. Oblać. No bo lać to wiesz. Aha, nie minie. Jeszcze nie. Nie. Na razie się ochłodzimy. Najpierw nogi. Proszę bardzo. A ty lubisz takie? Ty lubisz takie? Lubisz. No super! I co, fajnie? Fajnie? No nie miałeś tego... Super Wilbek! Tak! On taki...
O nie, to jest to skubę włączył. A kabana tam w najlepsze lizawkę, tam co tam. On jeszcze nie wie, ale okej. Okay. Jak się nie umie do końca, tak jak Haki. Ale już wiedział, że ma nogę, coś z nogą zrobić. Świetnie. Jest okej. On wie, o co chodzi. Nie? Bo akwada zaczyna kopać, kręcić się, a on właśnie jest taki, że on nie pozna, nie da poznać po sobie, kiedy się położy. Siupirko! Ale dobrze, że dałam mu w tym momencie, jak zaczął się kłaść, żeby zapamiętał, że za to dostał właśnie smaczka. Się położył, co? Super! Nie widzę tego, nawet nie chciał ty! A ja był super kon! Super! Wystraszyłeś go. No sorry, nie? No ale takie niekontrolowane. Dobrze, że nie czekałeś jak się... Wyszli się na drugą stronę, to nagle. Nie no, wszystko chyba nic, nie? No, tymczasem druga strona. On nie chce chyba być. Ty co, ty go przemalowałaś? Super kon! No czujesz już taki dobrze. Ja wiedziałam. On jest taki właśnie... Jak to poznać? Nie da to sobie poznać. Nie da. Licza na spokojnie, on musi sam wszystko, taki wiesz, takie dziecko, co mówi, nie, ja sam, nie? To on jest właśnie taki tutaj. Że on musi wszystko sam. Wilber, zostaw papę. Dobra, widzę, że czekaj, bo ona zobaczyła ceny paliw, to wiesz, teraz myśli, że woda też podrożeje i tankuje na zapas. Lepiej chodzi niż teraz. Niż teraz? Lepiej chodzi niż wcześniej, zobacz. Zobacz jak te przednie nogi wyciąga. Widzisz to? Mimo tego, że są kamienie. Super. Tak. Pięknie. Bardzo fajnie chodzi. Tak. Kurde, takie wielkie te smaczki z kuki zgasa, że normalnie muszę je przekrajać. Bo na raz by zakala wciąga. A zrobimy chory boczne? Chory boczne, no. Tam. Czekaj, nie w tą. Taki. Czekaj, patrz o co mi chodzi. Tak, super. Tak. No. Bardzo dawno tego się robiło. Właśnie widać, właśnie pokazała. Że matka, co ty mi tutaj nie zadania dajesz? Okej, okay, teraz to. Świetnie. Kurde. Trochę bardzo nieżwawo. To jest dębowanie hakałaty, gdy jest wyciszona i ta.
Ej, ej, ej. Pięknie. Okej, pięknie. Ja chcę męczyć, to jest po prostu takie ćwiczenia, ja teraz robimy, bo... Bo tutaj, żeby zrobić pewną lążę, to musi mieć jakoś stabilnie, a te kamienie to niezbyt na kuszo. Jeszcze się chyba obwód zmniejszy przez te drzewa. Trawę to już w ogóle ona nie chce. Jaki? Ci potrzebujesz dużego koła, ja wiem. Z odcinku zobaczycie w swoim czasie. Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Nie wcale. Nie, no nie mówię nic, nie. Nawet nic nie powiedziałam na ten temat. Nie haka woda? Super koń. Dobra, bo zaraz za dużo powiem, to weź się kliknij, bo zaraz wygadam wszystko. Kurczę, miała ten problem z tymi kopytami. Potem to się jej wszystko przeniosło do góry na szyję. Pospinana cała. A teraz w ogóle ja widzę, jak ona ma te podkoły tydzień czy tam dwa. I ona tutaj lepiej wygląda, słuchajcie, już nie ma takiego wklęśnięcia jak kiedyś. Zresztą zobaczcie sami, może ja się mylę. Ale mi się wydaje, że naprawdę ona przytyła. Jakoś taki się zad bardziej zaokrąglił. Brzuch jej tutaj w ogóle kłąb się podwyższył. Także no na plus haki. No zobaczymy, czy ty się wytarasz, chociaż wątpię. Zawsze można poćwiczyć. Zawsze można spróbować. Takiej obleje jeszcze. Wątpię, że to się coś, że to coś da, ale. Okej. Okay. No dawaj paki. Aha, nie, nie. A wiedziałam właśnie. Ona specjalnie zdjęła maskę. Będzie teraz kurzać. Ty. Nie, nie, nie. O, musiała. Musiała. Szukała specjalnie. Sio. Nie wolno coś się podrapać, zobacz. Czyli podrapiemy te oko. Nie, ale ja drapię, ty nie ruszaj głową. Ja cię podrapię. Dobra, i koniec. Fajnie, oblaliśmy hakamadę i ona po prostu, no ona się nie położy. Tak jak mówiłam, ona nie chce. No tu jest, nie wiem, za dużo kamieni, za twardo i do widzenia. Panienka musi mieć piach i to najlepszy, najlepiej po pas taki piach, to wtedy ona uwielbia. Jaki? What, Wilber, co ty tam robisz? Czemu ta pierci? Tu wia to masakra. Albo się utrzyma to, albo też się utrzyma, bo w sumie patrzę. To ta chmura daje deszcz, bo tamte widzisz, przejaśnienia takie są. Zwracamy szybko z powrotem na dół. No, Wilber się wytarzał. Coś tam porobiliśmy, hakamada też trochę pobiegała. Bo za to ona się nie wytarzała. Ale już wracamy, bo nie ma czasu. Także dzisiaj taki nudny vlog ze stajni. Jak to Karol powiedział. Nie, jak ja to powiedziałam, że nie ma sensu tego filmu wstawiać w pewnym momencie. No ale wstawię. Niech będzie. Takie dni też są. Nie? Że nic się nie dzieje po prostu. Takiego fajnego. O, zrobimy przejażdżkę na Wilberze. Auto? Auto? Kurde, akurat teraz. No mówisz, to jakiś pechowy jest vlog. Co jakiś pomysł daje, to... Kurde. No on gryzie uwiązy, to niech se gryzie po prostu, nie? Oho! No jak ma być pech, to pech musi być. Zaczyna padać mocniej. No to ty na Wilbera, ja na Hakamadę i Lara. Ty jesteś wyższy, a taką dupę gryzie. O, on ciebie, bo ona w dupę go gryzie, także on po prostu... to jest jego reakcja obronna, tylko hakamady nie ma. O właśnie. No fajnie, tak. Więc jak coś, to nie jest na ciebie to, że on cię gryzie, nie? Musisz go po prostu odepchnąć. Bo on tak jakby wkurzony na hakamadę jest. Hakamada.
proszę cię, to właśnie. Łodek. Dobra, szanowni państwo, kończymy tego vloga. Może jeszcze się coś wydarzy ciekawego, może i nie. Pokażę jeszcze. O, na początku była dupa Hakamady, teraz będzie dupa Wilbera na zakończenie. Także widzimy się w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że ciekawszy będzie niż ten. I papatki.